Kamil Łączek po wygranej rozwoju z Radomiakiem. Kamil, nareszcie. No można tak powiedzieć, że nareszcie i wydaje mi się, że nie musimy grać pięknie jak w poprzednich meczach. Ważne, żebyśmy grali skutecznie. I to się dzisiaj udało. Zagraliśmy na zero z tyłu, co nam tego brakowało, bo w każdym meczu traciliśmy bramki. Jednak dzisiaj to się udało. Strzeliliśmy tą jedną bramkę więcej. I jakże ważne 3 punkty zostają w Katowicach. No taka wygrana powinna nas zbudować. Tak, dokładnie, bo trzeba tu sobie powiedzieć szczerze, że graliśmy frajersko w tych ostatnich meczach. Mieliśmy sytuację, nie strzelaliśmy tego, traciliśmy w bezsensownych sytuacjach bramki, ale dzisiaj pokazaliśmy charakter i to, że to nie przypadek, że w tamtej rundzie mieliśmy 8 zwycięstw u siebie z rzędu. A takiego zęba jak dzisiaj, to momentu nie brakowało w tych poprzednich meczach. No dokładnie tak jak mówisz. Czasami samym zaangażowaniem, samą walką można wiele w tej lidze zdziałać i to dzisiaj pokazaliśmy, że nie zawsze trzeba grać pięknie i stwarzać masę sytuacji, wystarczy jedna dobra i te 1-0, jakże ważne, pozwoli nam patrzeć w przyszłość. Bramka, którą zdobyłeś, łatwa, czy to tylko pozory? Łatwa. Łatwa, fajna. Fajna wymiana piłki z Damianem i Damian mi idealnie wyłożył ją. No, grzechem było tego nie skończyć. No tak, chcieliśmy już wygraną ewentualną z Widzewem zadedykować Kowalowi, no to w końcu to można uczynić, z lekkim kosizmem, ale... Dokładnie, Marcin zmagał się z problemami zdrowotnymi, teraz już jest wszystko, wydaje mi się, z tego co mówił, okej, wraca powoli do zdrowia i jeszcze nam w tej rundzie pomoże na pewno. Dzięki.